Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale ZJP TV. Teraz wam pokażę, kot się interesuje tu taką rośliną i to się nazywa rosiczka, muchołapka. I ta roślina normalnie wpindala muchy. Kot wpindala myszy, a to wpindala muchy. Normalnie jak to się otworzy, o zobaczcie, tam są takie o. I to się otwiera, nie? I normalnie jak byłem w sklepie i palucha wsadziłem do takiego środka i normalnie mi się zamknęła, serio, zamknęła się normalnie ten, muchołapka. Bo to ma takie sensory tam i to wyczuwa normalnie ten, muchy. Czy tam jakieś inne małe owady latające, bo to się, normalnie to jest roślina, zwierzę, no, że ona pobiera minerały, po prostu wysysa z tych much i ona po prostu żywi się mięsem. Znaczy mięsem, no wiadomo, no muchy to mięso, ja wiem ile mięsa w musze masz, no nie wiem ile w musze jest mięsa, no ale taka roślina się normalnie żywi mięsem, ona pobiera sobie minerały, pobiera sobie tam różne, wiecie, tak jak kot sobie pobiera z myszy, o tu ten kot, co się o mnie ociera, to tak samo jak ten kot pobiera sobie różne tam z tej muchy. I to jest taka fajna roślinka w markecie, ten, oczywiście sprawdziłem ją, czy palucha wciąga, faktycznie zamyka się, wsadziłem palucha, chociaż było napisane, żeby nie wkładać paluchów, a ja włożyłem, ale mi nie ukuła, bo ona ma słabe zęby, jak widzicie, to są takie zęby włoskowate raczej, także to są raczej słabe zęby, no, takimi zębami raczej na pewno habasu nie upierdzieli, na pewno na grilla takiej rosiczki, no na grilla no nie zaprosimy, bo kości na przykład od żeberek nie pochrupie, nie? Tylko miękką muchę, wiecie, komarka, jakieś tam inne tam muszeczki, na przykład tam majówki, chrabąszcza już nie opierdzieli, bo chrabąszcz jest za duży. Ona ma za mały ryj, żeby wpierdzielić chrabąszcza, nie? No, za małą gębę ma. No i to by było chyba na tyle, tak myślę, no i zobaczcie tu taką, o tu tak jest postawię i tak wam zbliżę, tak w doniczce, Roman zostaw to. Roman to jest ten erotoman, to jest ten kot tu, taki fajny, no i kończę ten filmik, nie wąchaj tego i zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, do udostępniania mojej rosiczki swoim znajomym na fejsie i tak dalej i udostępnienia mojego kota Rumuna, bo to skąd Rumun, z Rumunii pochodzi. A ta rosiczka nie wiem skąd jest. Piszcie skąd jest rosiczka, jeżeli się znacie, zostawcie łapkę w górę i dajcie dzwoneczek, żeby zobaczyć moje inne głupie pioseneczki, wierszyki i inne tam filmiki. To by było na tyle. Życzę wam smacznego, znaczy życzę rosiczce smacznego, smacznej muchy i karaluchy. O! Jak ktoś ma w domu karaluchy, to może wpierdzielić normalnie ten i to mu karaluchy będzie wyżerać z gniazdka, z kontaktu. Dobra, to by było na tyle. Kończę. Rumun, nie interesuj się. O, Rumun się normalnie interesuje, kot tutaj, tą nową rośliną, którą przywiozłem z marketu. Dobra, trzymajcie się. Ja idę nagrywać dalej inne filmiki. Na razie, siemano. Rumun, wyjdź, bo nie mogę wyłączyć.